Witam Państwa na kolejnym wideo z cyklu MetaTrader bez tajemnic. Dzisiaj opowiem o kolejnych typach zleceń oczekujących. Poprzednio omawiałem te cztery najpopularniejsze typy zleceń oczekujących. Dzisiaj zlecenie Buy Stop Limit i zlecenie Sell Stop Limit, które jest dostępne tylko na platformie MetaTrader 5. Na MT4 takich zleceń nie znajdziemy, a szkoda, bo są one dość pomocne w handlu i myślę, że dość ciekawe, także serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Na początku omówię na schemacie, jak wygląda takie zlecenie, czyli omówmy sobie zlecenie buy stop z limitem, czyli buy stop limit. Buy stop limit. Do czego możemy takie zlecenie wykorzystać? Przede wszystkim, jeżeli mamy na rynku jakiś opór, liczymy na jego wybicie i chcemy zająć pozycję na reteście, no to takie zlecenie jak najbardziej będzie dla nas pomocne. Czyli załóżmy, że jesteśmy w trendzie wzrostowym i takie zlecenie, żeby takie zlecenie ustawić, musimy mieć dwie ceny. Mianowicie pierwsza cena, zaznaczę ją kolorem niebieskim, to będzie cena aktywacji i druga cena to będzie już ta cena właściwa, czyli zlecenia buy limit, bo tak naprawdę w zleceniu buy stop limit chodzi o ustawienie limita, czyli buya z limitem, natomiast powyżej ceny obecnej. Tutaj mamy cenę obecną i jak wiemy, buy limit możemy oczywiście ustawić poniżej tej ceny, a tutaj dzięki zleceniu buy stop limit będziemy tego limita mogli ustawić na przykład tutaj. Może żeby to jeszcze lepiej wyglądało, podciągnijmy tutaj tą cenę, czyli naszym założeniem byłoby tutaj ustawić zlecenie buy limit po wybiciu ostatniego lokalnego wierzchołka, czyli tutaj buy z limitem. W tej chwili, jeżeli rynek pójdzie do góry, wybije ostatni lokalny szczyt i dotrze do ceny aktywacji, na rynek zostanie wrzucone zlecenie buy limit, czyli to zlecenie. Czyli teraz po osiągnięciu ceny aktywacji to zlecenie będzie czekać na wysokości tego ostatniego szczytu. Czyli jeżeli rynek wykona korektę, nam tutaj zostanie zawarte zlecenie buy i wtedy czekamy, co rynek zrobi dalej, czy też pójdzie do góry, czy do dołu. Natomiast wtedy też nasze zlecenie zostanie aktywowane. Czyli podsumowując, zlecenie buy stop limit ustawiamy powyżej ceny obecnej. Jeżeli cena aktywacji zostanie zaksięgowana, to poniżej tej ceny aktywacji zostanie ustawiony buy limit. Czyli jest tutaj to może troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast po przejściu do platformy, jeżeli pokażę to jeszcze raz, powinno być już dobrze zrozumiałe. Natomiast jeszcze tutaj na schemacie omówmy ten drugi wariant, czyli zlecenie sell stop limit, czyli inaczej sell stop z limitem. Kiedy takie zlecenie możemy ustawić? Jeżeli mamy na rynku trend spadkowy i chcemy zająć pozycję, ale chcemy zająć pozycję po korekcie. Czyli na przykład chcemy ustawić sell limita tutaj, ale aktualną cenę mamy w tym miejscu. To jest cena aktualna. Tutaj chcemy ustawić sell limit. Jak wiemy, oczywiście samego sell limita byśmy tutaj nie mogli ustawić, bo on musi być powyżej ceny, no ale już to sell stop limit będziemy mogli ustawić. Czyli po osiągnięciu tutaj tej ceny niebieskiej, cena aktywacji, po osiągnięciu tej ceny na rynek zostanie wystawione zlecenie z limitem, czyli nasze sell limit. Czyli rynek dociera i w tym momencie tutaj po osiągnięciu tej ceny wystawione na rynek zostaje zlecenie sell limit. Jeżeli rynek cofnie, czyli wykona korektę, mamy sella, czyli tutaj zostaje zajęta pozycja krótka. I oczywiście takiego zlecenia możemy ustawiać stop lossy, take profity, czyli tak jak w przypadku każdego innego zlecenia. Ok, to tyle ze schematów. Przejdźmy do platformy i zobaczmy może od razu tą sytuację drugą, czyli sell stop limit, bo tutaj mam już narysowany schemat.
Żeby było prościej, na przykładzie DAX-a, w przypadku gdyby doszło tutaj z takiej klasycznej analizy technicznej do wybicia wsparcia, ponieważ no tutaj wyraźnie widzimy wsparcie, tak? Rynek odbijał kilka razy tutaj od tej niebieskiej linii. Jeżeli z jakichś powodów ja uważam, że to wsparcie zostanie wybite i rynek będzie po korekcie dalej spadał, to mogę ustawić zlecenie sell stop limit, czyli nie chcę zająć pozycji tutaj, na tym pierwszym ewentualnym wybiciu w tym miejscu. Chcę dopiero po wybiciu, po korekcie zająć takie zlecenie. Wtedy mogę ustawić właśnie nasz sell stop limit. Jak to zrobić? Wchodzimy w handel, zlecenia oczekujące, wybieramy sell stop limit. I teraz tak, ta pierwsza cena jest to cena aktywacji, czyli ta cena czerwona, 11800, tutaj okolice 60, 11860 i cena stop limit, czyli ta cena niebieska, po której chcemy zająć pozycję krótką, 11920. Oczywiście możemy dodać te stop lossy, take profity, datę wygaśnięcia, tak jak mówiłem, to się nie zmienia. OK, zlecenie jest dodane, tutaj troszeczkę tą cenę przesuniemy, OK, żeby było widać. I zobaczmy, kolorem domyślnie zielonym zaznaczona jest ta cena aktywacji, natomiast kolorem szarym to zlecenie, które jeszcze nie jest aktywne. Ono stanie się aktywne w momencie, jeżeli rynek nam by tutaj spadł, dopiero wtedy ten sell limit, bo widzimy, że tu jest teraz sell limit, on zaświeci się, czy też zmieni ta przerywana linia na kolor zielony, a zlecenia stop limit tego niżej nie będzie już widać. Czyli w momencie aktywacji pozostaje nam tylko zlecenie sell limit. Mam nadzieję, że to jest jasne, może troszeczkę skomplikowane, natomiast musicie Państwo sami wejść na platformę, poustawiać takie zlecenia i wszystko będzie jasne. Zobaczmy jeszcze tą drugą sytuację, czyli to zlecenie wyrzucimy. Druga sytuacja, jeżeli liczę na to, że rynek wybije ten ostatni lokalny szczyt i po korekcie wróci, przetestuje to miejsce, no to chcę na przykład zająć pozycję długo. Dajmy sobie tutaj znowu dwa kolory, czyli na przykład tutaj niebieski i taka sytuacja, jeżeli rynek wybije ostatni lokalny szczyt i po korekcie nam wróci, no to ja chciałbym zagrać tutaj pozycję długą. Natomiast dopiero po wybiciu, nie chcę przy tym pierwszym, tylko dopiero po korekcie. Czyli moje zlecenie byłoby zawarte dopiero w tym miejscu, gdzie ta czerwona strzałka. W tym celu znowu wchodzę w zakładkę nowe zlecenie. Zlecenie oczekujące, wybieram buy stop limit. Pierwsza cena jest to cena aktywacji, czyli tutaj mamy 12100. 12100. Możemy to wpisać, bądź tutaj przesuwać tymi strzałeczkami. To jest nasza cena aktywacji, natomiast cena naszego limita wypada troszeczkę niżej, tutaj w okolicach 12060. OK, czyli mamy już te zlecenia teraz naniesione. I taka sama sytuacja na kolor zielony, tutaj widzimy, że jest podświetlone zlecenie buy stop limit, natomiast kolorem szarym mamy buy limit. Oczywiście oba te zlecenia widzimy, możemy przesuwać dowolnie, edytować je z wykresu. Czyli podsumowując, jeżeli rynek wybije ten ostatni lokalny szczyt, dojdzie do czerwonej linii, tutaj do tych okolic tego wcześniejszego jeszcze szczytu, zahaczy ten poziom, wtedy na rynek zostanie wystawione to niższe zlecenie, czyli buy limit. I wtedy też po korekcie, jeżeli oczywiście taka będzie, zostanie zajęta pozycja długa. Jeżeli nie byłoby tego wybicia, nie byłoby tej korekty tutaj, czyli rynek by nie wrócił, tylko od razu poszedł do góry bez korekty, no to wtedy oczywiście takie zlecenie nie zostanie zawarte. Zostanie aktywowane, cały czas by tutaj ten buy limit był, natomiast jeżeli korekty by nie było, no to oczywiście taka pozycja nie zostanie zajęta, tylko cały czas będzie wisiała w zleceniach oczekujących, tak jak tutaj też teraz widzimy. OK, z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że
Mam nadzieję, że się spodobało i że będziecie Państwo takie zlecenia wykorzystywać, bo ponieważ są one dość przydatne, szczególnie właśnie przy wybiciach ważnych wsparć i oporów. Jeżeli na przykład nie możemy być przy komputerze, warto na riteście takich zleceń sobie spróbować. Dobrze, jeszcze raz dziękuję za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Życzę oczywiście powodzenia na rynku i udanych testów. Do usłyszenia.